Nazywam się Maciej Grzemski. Jesteśmy w sali, gdzie w naszym obserwatorium znajduje się ekspozycja meteorytów, czyli tych skał, które spadają nam na Ziemię. Meteoryty dzielimy na trzy podstawowe grupy. Pierwszą z nich, taką najliczniejszą, to meteoryty kamienne. 94/100 to właśnie kamienie, które spadają nam z nieba. 5/100, czyli już znacznie, znacznie mniej, to meteoryty żelazne, które składają się praktycznie z czystego żelaza, z niewielkimi domieszkami innych pierwiastków. A tylko ten 1/100, czyli bardzo rzadkie, to meteoryty żelazno-kamienne. Dobrym przykładem meteorytu kamiennego jest meteoryt El Hamani, który nie dość, że rozpękł się, a zatem widzimy, co znajduje się w jego wnętrzu, że jest zdecydowanie jaśniejszy niż na zewnątrz, to widać właśnie tą skorupę optopieniową, jej kolor i strukturę. Natomiast jeśli chodzi o meteoryty żelazne, one mają zawsze takie nieregularne kształty, takie jakbyśmy właśnie powduszali w plastelinie takie wgłębienia. Natomiast przekrój takiego meteorytu i odpowiednie wytrawienie wskazuje nam na bardzo ciekawą strukturę, która, jak myślicie, co przypomina? Przypomina nam kryształ, albowiem ten metal, który bardzo wolno stygł w kosmosie, mniej więcej 1 stopień na milion lat, pozwolił uzyskać żelazu taką strukturę krystaliczną. Po tym rozpoznajemy bezbłędnie, czy jest to meteoryt, czy też żelazo zwykłe pochodzenia ziemskiego. Najtrudniej będzie nam zobaczyć z wierzchu, jak wyglądają meteoryty żelazno-kamienne, albowiem one praktycznie niczym się nie różnią od żelaznych i kamiennych, jeśli chodzi o zewnętrzną skorupę, ale za to ich wnętrze ukazuje nam naprawdę bogactwo tego typu meteorytów. Najpiękniejszymi meteorytami żelazno-kamiennymi są palasyty. Są to takie meteoryty, które są taką warstwą przejściową pomiędzy skorupą asteroid, a ich jądrem. Widzimy wyraźnie włókna żelaza, które przeciskają się pomiędzy oliwinowymi skałami. Największym meteorytem odnalezionym w naszym kraju jest meteoryt Morasco, który waży 263 kg i jest meteorytem żelaznym. Najmłodszym meteorytem, który zaobserwowano jego spadek i odnaleziono jego fragmenty, jest meteoryt Soutmany, który spadł w województwie warmińsko-mazurskim. Meteoryty, które tutaj eksponujemy, również przyleciały z innych regionów naszego Układu Słonecznego. Tak, nie pomyliliśmy się, z Układu Słonecznego, ponieważ wcale nie musimy ruszać się z Ziemi, aby uzyskać taki kosmiczny prezent. Niektóre meteoryty, które uderzają w inne ciała niebieskie, takie jak nasz Księżyc czy też planeta Mars, powodują wyrwanie kawałka powierzchni z takiej planety czy z takiego ciała niebieskiego, wyrzucają ją w przestrzeń kosmiczną, a grawitacja Ziemi przyciąga je i spadają na naszą planetę. Dzięki temu mamy w naszej kolekcji meteoryt Daralgani, który przyleciał do nas z Księżyca. Gdy spadł na Ziemię, miał ponad 14 kg. W naszej kolekcji jest tylko bardzo maluteńki okruszek tego meteorytu. Kolejnym meteorytem, który jest fascynującym okazem w naszej kolekcji, jest meteoryt Czelabińsk, a o ciekawostce, jaka się z nim wiąże, dowiemy się w trakcie zajęć, na które serdecznie zapraszam.